Jeszcze bardzo serdecznie Was witam. Witam tych, którzy doszli w międzyczasie. Czujcie się przywitani i relaksujcie się. Choć temat jest trudny, może nawet kontrowersyjny, ale nas to nie dotyczy, prawda? Więc my tylko będziemy słuchać, ponieważ nas te tematy nie dotyczą. O czym będziemy mówić? Będziemy mówić o ślubach. No więc niektórych te tematy dotyczą, ten temat dotyczy, no bo są przed decyzją zaślubin, prędzej czy później, więc wsłuchujcie się w ten temat. Po drugie będziemy mówić na temat konkubinatów, a więc trwania życia w konkubinacie, cóż to jest takiego i będziemy patrzeć na to zjawisko poprzez Boże Słowo. A po trzecie będziemy się zastanawiać, jeśli jak powiadam, dojdziemy do tego tematu, powtórne małżeństwa. Powtórne małżeństwa. To będzie ten trzeci temat, ostatni prawdopodobnie, po którym ucieknę, żeby gromy na mnie nie leciały. Oczywiście żartuję. Chodzi o to, żebyście się rozprężyli. A więc zaczynamy od ślubów. Dlaczego mówić będziemy o ślubach? No bo małżeństwo w zasadzie rozpoczyna się od wzajemnego sobie ślubowania. Małżeństwo zaczyna się od ślubu. I na samym początku ta pierwsza, oryginalna para małżeńska stanęła przed Bogiem. Stanęła przed Bogiem, który w asyście aniołów odebrał wyznanie, ślubowanie. A więc tak oryginalnie wyglądały zaślubiny pierwszej pary małżeńskiej. Dokładnie nie wiemy, co Ewa ślubowała Adamowi. Nie wiemy. Nie wiemy też dlaczego. Natomiast mamy jedno zdanie ze ślubowania Adama Ewie. W obecności Boga, w asyście aniołów, Adam wyznaje coś bardzo, bardzo ważnego swojej małżonce. Wyznaje to przed Bogiem i wyznaje to przed obecnymi tam aniołami. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 2 rozdział, 23 wiersz. I to jedno zdanie. Popatrzywszy w obecności Boga w asyście aniołów stojącego, bo Bóg w asyście aniołów, serafów, cherubów się zawsze pojawia, popatrzywszy na Ewę, wyznał Adam. Ta dopiero jest, no resztę już wiecie, z kości moich i ciałem z ciała mojego. A więc przyznał się do niej. Uznał ją za swoją małżonkę. I to było to wyznanie, które jest zapisane. To jest pierwsze wyślubowanie, pierwsze wyznanie podczas aktu zaślubin. Wcześniejszego nie było. Niestety nie mamy zapisów, co się działo w późniejszym czasie, jak wyglądały zaślubiny w późniejszym czasie. A więc już w następnych małżeństwach. W ogóle na ten temat Biblia niewiele się wypowiada na temat zaślubin. Wspomnę tylko może o Izaaku. Izaaku, synu Abrahama. I czytamy o nim, że kiedy sługa Abrahama przyprowadził mu narzeczoną, to on na oczach swojego ojca Abrahama i pewnie innych osób wprowadził ją do namiotu swojej matki Sary. I wszyscy zrozumieli, że oto tych dwoje staje się teraz jednym ciałem. Choć nie czytamy niczego o wzajemnym sobie ślubowaniu, ale jest to napisane, że Izak miłował swoją żonę. Wprowadził ją do domu, do namiotu swojej matki Sary i pocieszył się po śmierci swojej matki. A więc pokochał Rebekę i nazwał ją swoją żoną. To jest też wyznanie. Wyznanie przed ojcem Abrahamem, wyznanie przed ludźmi, którzy tego słuchali. No ale nade wszystko wyznanie przed wszechmogącym Bogiem.
to jest Rebeka, to jest moja żona i jednocześnie jest napisane, że pokochał żonę swoją. Później w Nowym Testamencie, jak wszyscy wiecie, czytamy, że Pan Jezus wraz z swoimi uczniami przybył do Kany Galilejskiej, także z Marią, matką swoją, aby uczestniczyć w uroczystości zaślubin, ślubów, a więc ślubowania sobie. No i znowu nie wiemy, co wyznawał pan młody, tej pani młodej, co mówił i co mówiła ona, pani młoda, że użyję dzisiejszego nazewnictwa panu młodemu. Tego nie wiemy, ale fakt pozostaje faktem. Ślub się, zaślubiny takowe się odbywały. Było to oczywiście uroczyste i na te zaślubiny został zaproszony Pan Jezus wraz z swoimi uczniami, no i także Matka Pana Jezusa. To jest, należy zauważyć, że w każdej kulturze, w każdym narodzie, w każdej kulturze zaślubiny, ślub wyglądał i wygląda inaczej. Inaczej Żydzi, powiedzmy, praktykowali zaślubiny, tam się to odbywało przy niezwykłej ceremonii, inaczej Arabowie, inaczej pewnie Azjaci, jeszcze inaczej Amerykanie. Tak, ja kiedyś oglądałem w Australii ślub, w Ameryce oglądałem ślub. No, nie jest to, nie da się porównać tamtych ślubów z naszymi ślubami. Trzeba powiedzieć, że nasze śluby są bardzo takie skromne. Skromne, tam to jest z ogromną pompą, tam to jest, tak powiedzmy sobie, bardzo, bardzo uroczyście. No, nasze ślubowania są zdecydowanie skromniejsze. I teraz na czym polegają zaślubiny? Z jakich elementów składają się zaślubiny? No więc przede wszystkim muszę powiedzieć, że są trzy rodzaje ślubów praktykowane w naszym kraju. Po pierwsze, ślub w kościele, tak zwany ślub konkordatowy. I ten ślub polega na tym, że pastor zboru, duchowny kościoła, jakiegoś kościoła, mający uprawnienia, bo to nie każdy może zrobić, pastor albo ktoś inny, kto ma uprawnienia, w naszym kościele to są diakoni i prezbiterzy, mają prawo udzielać ślubu, tak zwanego ślubu konkordatowego. Ślub ten polega na tym, że małżonkowie sobie ślubują, pastor ich błogosławi, podpisują stosowne zaświadczenia i już wówczas nie trzeba się udawać do Urzędu Stanu Cywilnego, aby potwierdzać ten fakt jeszcze przed urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego. A więc pastor w tym momencie staje się i sługą Bożym, który przekazuje błogosławieństwo, i urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Nie wszystkie kościoły to uprawnienie mają. Niektóre tylko kościoły to uprawnienie posiadły. Te kościoły, które posiadają tak zwaną ustawę o kościele, ustawę o kościele dziesiątkowym. Oczywiście kościół katolicki, kościół ewangelicki, kościół baptystyczny, kościół metodystyczny, kościół dziesiątkowy i jeszcze inne takie uprawnienia mają, ale powiadam, nie wszystkie. W związku z tym w tych kościołach, gdzie te kościoły, w których tych uprawnień nie ma, muszą kierować nowożeńców do Urzędu Stanu Cywilnego. I ci, którzy się chcą pobrać, idą do Urzędu Stanu Cywilnego i tam przed dyrektorem albo kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego składają oświadczenie woli, że chcą wstąpić w związek małżeński. No i on daje im do podpisu stosowne zaświadczenia i jednocześnie stwierdza, że po podpisaniu tych zaświadczeń są parą małżeńską. Jeszcze jest trzeci sposób. Polega on na tym, że bierze się formalnie ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego, a do zboru przychodzi się po tak zwane błogosławieństwo. A więc to jest trzecia forma. Jeszcze raz, tylko w zborze,
tylko w Urzędzie Stanu Cywilnego i tę formę praktykują najczęściej niewierzący ateiści. No i trzecia forma, Urząd Stanu Cywilnego, by formalnie zawrzeć związek małżeński, a następnie zbór, pastor czy ktoś tam, żeby uzyskać błogosławieństwo. Czym w rzeczy samej jest ślub? Czym w rzeczy samej jest ślub? Dlaczego mówimy o ślubie? Czym jest ślub? No, muszę, zanim na to pytanie odpowiem, to powiem, że ktoś kiedyś zadał mi perfidne pytanie, muszę powiedzieć. Zapytał mnie mianowicie, czy ślub zawarty w Urzędzie Stanu Cywilnego w momencie, kiedy jeszcze byłem nienawrócony, jest ważny czy nie? No bo jeśli nieważny, to papa żono. To nieważny. A więc czy jest ten ślub ważny, zawarty w Urzędzie Stanu Cywilnego wtedy, kiedy byłem jeszcze niewierzący? Albo czy w tej sytuacji odejście od żony albo od męża jest rozwodem, czy to nie jest rozwód? Podchwytliwe pytanie, perfidne pytanie. Albo inne pytanie z tym związane. Czy ślub zawarty w tak zwanych kościołach nominalnych, gdzie ludzie nie przeżywają nawrócenia, nie stają się nowymi stworzeniami, ze zwyczaju, z obrzędu, idą do kościoła, by stanąć na tak zwanym ślubnym kobiercu, a potem się nawracają i mówią, no przecież to było w Starym Świecie, przecież to było w kościele takim i takim, tam Pana nie było. Czy więc w związku z tym mój ślub jest ważny, czy po prostu mogę opuścić swoją żonę albo opuścić swojego męża? Widzicie, że pretekst do rozwodu zawsze się może znaleźć. No więc w związku z tym trzeba by sobie było odpowiedzieć na pytanie, czym jest ślub? Na czym polega ślub? To jest moje osobiste przekonanie. I idzie ono w tym kierunku, że ślubować sobie można, oczywiście w cudzysłowie mówię, ślubować sobie można nawet pod gruszą. I to ślubowanie jest ważne. Ilu się z was zgorszyło? Bo my myślimy kategoriami kultury, w której się wychowaliśmy. Bo czymżeż jest ślub? Przecież my nie ślubujemy pastorowi, pastorze, ja ci ślubuję, że będę wierny swojej żonie. Ktoś tak was ślubował? Jeśli tak, to źle ślubował. Pastorze, ja ci ślubuję, że będę wierna swojemu mężowi. Nikt tak z nas nie ślubuje. Czymżeż więc w istocie jest ślub? Ślub polega na tym, że dwoje zakochanych, niewidzących poza sobą świata ludzi, którzy sobie w międzyczasie naobiecywali złotych gór, stają przed sobą, twarzą w twarz, podają sobie ręce, patrzą sobie w oczy i komu ślubują? Sobie ślubują. Anno, przyrzekam, że biorę sobie ciebie za żonę i ślubuję ci. A pastor stoi jak kołek obok. I ślubuję ci to, tamto, wierno. Najczęściej potem po miesiącu miodowym już się nie pamięta, co się ślubowało. A więc ślubuję ci i to, i tamto. A potem uwaga przenosi się na nią. Piotrze, przed Bogiem wyznaję, że biorę sobie ciebie za męża i będę. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A pastor stoi. Jemu nie ślubujemy. Ksiądz stoi, jemu nie ślubujemy. Czy w związku z tym ślubujemy pastorowi, księdzu? Nie. Ślubujemy, ślub polega na tym, że dwoje młodych ludzi sobie ślubuje. A czy wiecie, co Biblia powiada? Że Pan, nawet nie ma, jeśli nie ma księdza, nawet jeśli nie ma pastora, Pan słyszy to ślubowanie, w
W księdze Malachiasza jest powiedziane, Pan jest świadkiem tego ślubowania. Nie gorszcie się, zaraz wrócimy do tego, że to się powinno odbywać w kościele. Ale ja chcę udowodnić, że ślubowanie nie polega na tym, że ślubujemy przed pastorem, księdzem, kimś tam jeszcze, ale sobie ślubujemy. Przenosimy odpowiedzialność ślubowania na siebie, trzymamy ręce, patrzymy sobie w oczy i sobie ślubujemy. Młodzi ludzie sobie ślubują, a Pan jest tego świadkiem. Tak jak to było w ogrodzie Eden. Adam i Ewa coś sobie tam ślubowali. Adam wyznawał, to jest kość z kości mojej i tak dalej, a Pan to wszystko słyszał. Pan to wszystko słyszał. I to samo Malachiasz powiada, że kiedy dwoje młodych ludzi, niekoniecznie dwoich, bo mogą być w średnim wieku, albo jeszcze, bo i 80-latkowie okazuje się wstępują w związki małżeńskie. A więc ślubując sobie jednocześnie musimy być świadomi, albo gdyśmy ślubowali sobie, musimy być świadomi, że Pan to słyszał. I od tego momentu Pan przyjął nasze sobie wzajemne ślubowanie. No to po co w takim razie tutaj pastora w to angażujemy? To po co w to wszystko angażujemy i Kościół, i pastora? No i wyobrażacie sobie ślub bez pastora? Szczególnie do wierzących kieruję. Ja sobie nie wyobrażam. I dobrze, że wy sobie też tego nie wyobrażacie. Ale jaka jest rola pastora w tym momencie? Ci dwoje sobie ślubują. I zauważyliście pewnie, że kiedy sobie złożyli ślubowanie, ja czy ktokolwiek inny udzielając ślubu prosi, aby tych dwoje uklękło. A kiedy klękają, pastor czy ktoś inny, kto ślubu udziela, w imieniu zboru, w imieniu Kościoła nie udziela im ślubu, bo oni sobie ślubowali. No to co robi? Błogosławi ich. To znaczy, tak jakby chciał na to, co oni sobie ślubowali, amen, niech się stanie. Tak jak sobie ślubowaliście, tak niech się stanie. Czy to ma znaczenie jakiekolwiek przed obliczem Boga? Czy to jest ważne? Czy możemy sobie machnąć ręką i powiedzieć, mnie wystarczy ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego przed urzędnikiem, po co będę w to angażował, pastora, zbór, kościół. No, jeśli ktoś tak myśli, to krzywo myśli, źle myśli. Bo kochani bracia i siostry, Pan Bóg powiedział kiedyś do Mojżesza, będziesz wypowiadał nad synami Izraela, pamiętacie co? Błogosławieństwo. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech Pan rozjaśni oblicze swoje i tak dalej, i tak dalej. To błogosławieństwo Arona. A więc pastor czy ktoś inny udzielający ślubu, wypowiadając to błogosławieństwo nad nowożeńcami, jak gdyby udziela im błogosławieństwa, a Biblia powiada, że udzielone błogosławieństwo idzie aż do... Nie znacie tego? O, na pewno znacie. Tysięcznego pokolenia. A więc idzie. To nie pastorowi przysięgamy. To nie jemu składamy przysięgę. On tylko w imieniu Pana, na miejscu Chrystusa poselstwo sprawując, świadom, że jest sługą Bożym, w imieniu Boga, no bo przecież Bóg się nie objawi, nie stanie tu przy parze małżeńskiej i nie powie błogosławię was. Po to ma nasze ręce, po to ma nas, którzy jesteśmy Jego sługami i na miejscu Chrystusa poselstwo sprawujemy. To w imieniu Jezusa my wkładamy ręce, w imieniu Boga my wkładamy ręce, udzielający błogosławieństwa i mówimy, niech ci Pan błogosławi. Niech spłynie na ciebie błogosławieństwo Boże. Niech Pan ci da obfitość w domu twoim. No i ja nie wiem, czy to dzisiaj można życzyć w każdym kątku po dzieciątku. I na piecu czworo.
Tak się kiedyś mówiło. To dzisiaj jest niemodne, no ale można tak życzyć. Nie wiem, czy by sobie tego życzyli wszyscy nowożeńcy, ale to byłoby śmieszne, prawda? No ale tak się kiedyś mówiło. A więc pastor udziela błogosławieństwa i młoda para ma prawo oczekiwać i wierzyć, że to błogosławieństwo teraz będzie im towarzyszyć w ich życiu. Bo skoro przekleństwa rzucane czepiają się tych, na których zostały rzucone i idą za nimi, może kiedyś w którymś momencie, jak Bóg da, będziemy mówić na temat niebezpieczeństwa przekleństw. Ale przecież mamy w Biblii dziesiątki przykładów, kiedy ludzie nieodpowiedzialni rzucali przekleństwo, a nawet odpowiedzialni. I to przekleństwo szło za tymi, których przeklęto. Czyż nie pamiętacie Noego? Nie, stosunkowo niedawno na ten temat usługiwałem. Noe przeklął swojego syna Hama. I to przekleństwo szło na Kusza i na następnych i na następnych. I do dzisiaj to przekleństwo ciągnie się jak przeklęta nić za ludźmi. A weźmy Elizeusza. Kiedy te dzieciaki wołały za nim, hej ty łysy, hej ty łysy. No, nie miał możliwości ubrać sobie peruki jak ja. Więc wołano na niego, hej ty łysy, hej ty łysy. I to go tak zdenerwowało, że przeklął ich. I wtedy wyszły niedźwiedzie i rozszarpały te dzieciaki. A więc czy to ma jakieś znaczenie, co my wypowiadamy, czy nie? A czy Elizeusz, kiedy przeklął Gezego, to zaskutkowało, czy nie? Czy trąd Naamana nie przeszedł na Gezego? Przeszedł. A czy Jezus, gdy przeklął drzewo nie uschło od korzeni? Czy ma to jakiekolwiek znaczenie, co my mówimy, czy nie ma to żadnego znaczenia? Czy ma to znaczenie, kiedy ojciec bezustannie wypowiada nad głową swojego dziecka, ty nie uchu, ty nie zdaru, ty taki, ty owaki, ty fajtłapo? Czy to ma znaczenie, czy nie? Ma. Ten syn będzie rósł w takim przekonaniu, że on się do niczego nie nadaje. Dlatego Biblia wyraźnie mówi, błogosławcie, a nie przeklinajcie. No więc skoro wierzymy, że przekleństwa spadają na ludzi, nad którymi są wypowiadane, to pytanie, czy błogosławieństwa również spadają, spływają na tych, których błogosławimy? Oczywiście. To jest druga strona medalu. Jeśli więc nowożeńcy stają w kościele, gdzie dwaj albo trzej Pan jest pośród nich i ktoś, kto reprezentuje Kościół, a więc pastor w danym wypadku, wkłada ręce i błogosławi, niech was Pan błogosławi i niechaj was strzeże, no i tak dalej, i tak dalej. To jak? Ma to jakieś znaczenie, czy nie ma? Ma. Otwieramy w ten sposób drzwi nieba, aby błogosławieństwo na tych ludzi. To jest sprawa sfer duchowych. Cielesny człowiek tego nie rozumie. Uważa to za głupstwo, jak pisze Paweł. Ale w ten sposób my otwieramy sfery, duchowe sfery błogosławieństw nad tym człowiekiem, nad tymi ludźmi. Nie mówiąc już o tym, że Pan Jezus powiedział, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane na niebie. A więc udzielanie błogosławieństwa, nie ślubowanie pastorowi, bo małżonkowie sobie sami ślubują. I im więcej ślubują, myślę, że tym lepiej. A więc oni sobie sami ślubują, a udzielający błogosławieństwa bardziej niż ślubu, my to tak myślimy trochę z kultury naszej dominującej religii. Ale prowadzący ślub udziela im błogosławieństwa, by to, co sobie ślubowali, by związek, w który wstępują, był szczęśliwy, był błogosławieństwem i tak dalej, i tak dalej. A Pan, powiada Boże Słowo, staje za słowem swoich sług. Jest tak napisane? Jest tak napisane. Proroka Izajasza jest napisane, jam jest Pan, który potwierdzam słowo moich sług. Jeśli sługa Boży nie, mówi, niech ci Pan błogosławi, niech was Pan błogosławi, to niebo mówi amen. Jeśli sługa Boży mówi, bądźcie w imieniu Jezusa szczęśliwi, to Pan mówi,
Bóg mówi amen. No więc czy ślub w Kościele jest ważny, czy nie jest ważny? To zależy, kto czego oczekuje. Jeśli komuś wystarczy tylko urząd stanu cywilnego, podpisanie oświadczenia i pchanie się do łóżka, no to jest ważne, to jest oczywiste. Może być. Ale gdzie wtedy ta powłoka błogosławieństwa? Gdzie wtedy to życzenie błogosławieństwa dla tych, którzy oto wstępują na nową drogę życia, na której będą ich czekać róże z takimi kolcami? No więc gdzie to jest, skoro oni uważają, że wystarczy urząd stanu cywilnego? A dlatego uważamy, dlatego mówimy. Nawet jeśli ktoś bierze ślub w urzędzie stanu cywilnego z takich czy innych powodów, powinien przyjść do zboru, aby w zborze otrzymać błogosławieństwo poprzez modlitwę. I wtedy to jest pełnia. Czy ciągle chcecie dalej mnie słuchać? Wtedy to jest pełnia. Tak, to jest wtedy pełnia. Pastor w imieniu Pana udziela błogosławieństwa. No i dochodzimy teraz do bardzo skomplikowanej sytuacji, do konkubinatów. Bracia i siostry, żyjemy w takich czasach, gdy to, co prawe, co święte, co godziwe, jest kwestionowane, jest podważane. Będzie jeszcze gorzej, bo im dłużej będziemy żyć w czasie ostatecznym, tym czasy będą coraz trudniejsze, trudniejsze i trudniejsze. Już to się zaczyna dziać. Przecież dziewczyny, które zachowały dziewiczość do ślubu, są wyśmiewane. Chłopcy, którzy nie popróbowali po drodze od lat 13 czy 12 na każdym obozie z inną, no to są fajtłapy, są wyśmiewani. A więc to, co prawe, to, co godziwe, to, co czyste, jest dzisiaj w poniewierce. Natomiast to, co jest brutalne, wulgarne, niegodziwe, brudne, nieczyste, to jest w poważaniu. Im człowiek się częściej rozwodzi, albo im ludzie się częściej rozwodzą i znowu żenią, i znowu żenią, i znowu rozwodzą, i znowu żenią, za przykład są stawiani, z nimi się prowadzi wywiady. To zdumienie, jeśli ktoś był wierny jednej małżonce, jednemu mężowi do końca. Ja już wam kiedyś opowiadałem przygodę mojej bratowej, która mieszkała tutaj w Polsce, ale w pewnym momencie wyjechała do Stanów Zjednoczonych. I kiedy wyjechała do Stanów Zjednoczonych, jej mąż, mój brat najstarszy, umarł. I ona przez jakiś czas, no, cały czas jest wdową. I w tym swoim wdowieństwie po iluś tam latach udała się do urzędu, odpowiedniego urzędu, aby uzyskać obywatelstwo amerykańskie. Tam trzeba odczekać ileś lat, nie pamiętam ile, 15 czy 20 lat. Trzeba odczekać, żeby uzyskać obywatelstwo amerykańskie, trzeba nauczyć się języka angielskiego i tak dalej, i tak dalej. I to załatwia najczęściej prawnik. To nie każdy tak sobie może pójść byle do kogo, tylko trzeba pójść do biura prawniczego, odpowiednie dokumenty wypełnić i wtedy prawnik przejmuje dalszą rolę i zabiega o to, aby ta osoba uzyskała obywatelstwo amerykańskie. No i ona poszła. I ten urzędnik, ten adwokat, czy kto to tam był, prawnik, wypełnia kwestionariusz. I nazwisko, imię, skąd pochodzi, gdzie się urodziła, kiedy przyjechała i tak dalej. Ile dzieci, mąż. No, mąż Stefan. Ale on umarł w takim i w takim roku. A drugi? Ona mówi, nie mam drugiego męża, jestem wdową. To niemożliwe. No niemożliwe, żeby pani nie miała drugiego męża. Widzicie, to się nie mieści ludziom w głowie. To się ludziom w głowie nie mieści. Jak to jest możliwe, żeby pani tyle lat była wdową i nie miała drugiego męża? Inni być może już mieli drugiego i trzeciego i czwartego. Inni może już miały drugiego, trzeciego i czwartego. A ona nie, bo chciała żyć w wierności, czystości i w związku z tym zdumiała tego urzędnika. A więc to nie będzie się, nie spodziewajmy się, że będzie to szło
pod górkę, coraz lepiej, będzie szło coraz gorzej, w dół, w dół, w dół. Tak, życie będzie się stawać coraz bardziej skomplikowane. Ja nie straszę, ale mówię to, co mówi Biblia. A Biblia mówi, że w ostatecznych dniach nastaną czasy trudne. Im bliżej przyjście Pańskie, tym czasy będą trudniejsze. I te trudniejsze czasy, te trudne czasy, przede wszystkim będą się odbijać, czy będą objawiać się także w relacjach małżeńskich. Będą się objawiać w relacjach małżeńskich. Bo tak jak wam już swego czasu mówiłem, diabeł wie, że rozbijając małżeństwo osiąga za jednym uderzeniem co najmniej 3-4 korzyści. Ona zraniona, on zraniony, a dzieci wychowuje ulica. Diabeł wie, że uderzając w prawe małżeństwo osiąga za jednym uderzeniem wiele celów. Dlatego małżeństwa będą atakowane. Będą atakowane. I jedną z cech charakterystycznych, które się będą objawiać w czasie ostatecznym, będzie tak zwany konkubinat. Na czym to polega? Chyba każdy wie. Polega to na tym, że oto dwoje ludzi mieszka ze sobą, żyje ze sobą, mało, nawet mają potomstwo, ale nigdy nie zawarli małżeństwa. Nigdy nie wstąpili w związek małżeński. Ani w Urzędzie Stanu Cywilnego, żeby zalegalizować, choć jesteśmy zobowiązani do tego, żeby przestrzegać prawo. Pamiętacie, prorok powiada, objawiono ci człowiecze, czego Pan od ciebie oczekuje, abyś przestrzegał prawo. A więc nie przestrzegają prawa, choć są razem. A już w ogóle nie mówię o tym, żeby udać się do zboru, do kościoła, żeby tam uzyskać błogosławieństwo na swoje przyrzeczenie. Żyją po prostu w konkubinacie. A więc żyją sobą, choć de facto nie są małżeństwem. Nigdy takie ślubowanie się nie odbyło, nigdy takiego błogosławieństwa nie otrzymali i nigdy odpowiedniego certyfikatu w Urzędzie Stanu Cywilnego nie podpisali. I kiedyś zapytałem takich ludzi, dlaczego w takim stanie trwacie? Dlaczego nie zalegalizujecie waszego związku? Dlaczego unikacie legalizacji waszego związku? Już nie mówiłem nawet o kościele, ale dlaczego unikacie legalizacji? Popatrzył szyderczo na mnie i powiada, a po co mi jakikolwiek problem, gdybym chciał od niej odejść? Bo gdybym zalegalizował, to wiesz, ile dzisiaj rozwód kosztuje? Trzeba iść do sądu, trzeba płacić, trzeba no i tak dalej, i tak dalej. A tak, manatki do szmatki i już mnie nie ma. No i co mi kto zrobi? No i co mi kto zrobi, skoro ona nie jest moją żoną, a ja nie jestem jej mężem? My po prostu żyjemy, zaspokajamy swoje potrzeby, ale nie jesteśmy małżeństwem. I tego rodzaju przykłady, tego rodzaju postępowanie będzie się i poszerza się coraz bardziej. Czy wiecie, że to nie jest rzecz nowa? To nie jest rzecz nowa. Taki przykład, czy tego rodzaju postępowanie już miało miejsce i to się Bogu tak nie podobało, że Bóg te dwa miasta zniszczył. Już wiecie, o kogo chodzi. Ja chcę powiedzieć tak, że w moim przekonaniu mieszkańcy Sodomy i Gomory, bo o nich mówię i o nich myślę, byli gorsi niż mieszkańcy czasów Noego. Coś ich różniło. Dlaczego tak mówię, że mieszkańcy Sodomy i Gomory byli gorsi niż mieszkańcy, niż pierwsza cywilizacja? Popatrzmy, o czym mówi Biblia, co mówi Biblia na temat pierwszej cywilizacji, a więc czasów Noego. Ewangelia Łukasza, rozdział 17. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego, a więc przed powtórnym przyjściem. Jak było za dni Noego, tak będzie i za dni przed przyjściem Pana Jezusa. Czym się charakteryzowali ludzie czasów Noego? I czym się będą charakteryzować ci, którzy będą żyli przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa? Cała ich uwaga skoncentrowana była na tym,
jedli, pili, żenili się, za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Czym się charakteryzowali? Ja myślę, że jedzenie to nic złego. Przecież człowiek bez jedzenia jeść nie może. Ale ci ludzie brzuch uczynili swoim bóstwem. Cała ich koncentracja była na tym, żeby się najeść. Dzisiaj to poszło w odwrotną stronę. Zauważyliście? Nie jeść, żeby nie przytyć. Co zrobić, żeby schudnąć? Ale różnego rodzaju mafiozi zarabiają na tym niesamowite krocie. Bo zjesz taką tabletkę, schudniesz pół kilo. Zjesz taką, drugie pół kilo. A jeśli zjadł, to jeszcze przytył, a nie schudł. Prawda? Kto to praktykował, ten wie. Ale to jest biznes. Biznes jest biznes. Tam się nikt nie liczy ze zdrowiem, że chora wątroba, że to, że owo chudniej. No więc jedli, pili, żenili się, za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki. A teraz popatrzcie na jeszcze gorszych mieszkańców Sodomy i Gomory. Bo o nich jest mowa w wierszu 28. I teraz popatrzcie, co jest o nich powiedziane. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, tak jak mieszkańcy, jak przed czasach Noego. Ci też jedli. Pili, tak jak tamci pili. Kupowali, tamci nie kupowali. Sprzedawali, tam o tamtych nie czytamy. Szczepili i budowali. To wszystko jest w porządku, ale czegoś mi tutaj brakuje. Zauważyliście? Kto zauważył? Nie żenili się. Nie zawierali związków małżeńskich. Nie ślubowali sobie. Po prostu żyli na kocią łapę. A więc żyli w konkubinacie. Zatrzymał się tu, tu była jego żona. Znudziła mu się, pojechał tam, zatrzymał się tam. Tam była jego żona. Albo jej mąż. A więc żyli w konkubinatach. I w moim przekonaniu mieszkańcy Sodomy i Gomory byli bardziej zdeprawowani niż mieszkańcy, niż ludzie żyjący przed potopem. Bo tamtych też nie czytamy, aby byli homoseksualistami, aby uprawiali dewiację. A ci tak, bo kiedy się aniołowie pojawili, to się zaraz wszyscy mężczyźni przed domem Lota także pojawili. A więc to byli jeszcze gorsi ludzie niż ci, którzy zostali potopieni w wodach potopu. A jedną z ich cech było to, że żyli w konkubinatach. Czy dzisiaj ludzie żyją w konkubinatach? Znacie takich? To powiedzcie im, że absolutnie przystępują przykazanie Boże. Że są gorsi niż mieszkańcy czasów Noego. Że są podobni do mieszkańców Sodomy i Gomory. To nic, że się chrześcijanami mienią, że się nazywają. Ale przecież my nie poznajemy po tym to, co o sobie mówi, tylko po owocach, po czynach. No więc to się staje modne. To się staje modne, a jedną z przyczyn, dlaczego to się staje modne, jest to, żeby nie komplikować sobie życia w razie rozwodu. W razie rozwodu. I ja się dziwię, że są takie głupie kobiety, które na to idą. I że są tacy głupcy mężczyźni, którzy się na to zgadzają. Przecież wiadomo, że to jest czasowe, że to jest chwilowe, że jest to do czasu. Że prędzej czy później on pofrunie, poleci. I co ona zrobi? No jakie ma wtedy możliwości zapobieżenia temu? Żadne. No bo ślub to jednak jest, no przede wszystkim człowiek bojący się Boga jest świadomy, że przyrzekał żonie, mężowi, Bóg to słyszał i otrzymał błogosławieństwo pastora czy kogoś, kto ślubu udziela. A więc konkubinaty. Nic więcej na ten temat nie powiem, bo mam nadzieję, że wśród wierzących ta ohydna praktyka nie ma miejsca. A jeśli nawet jeśli się ktoś nawracał, jeśli się ktokolwiek nawracał, a takie przypadki miałem w życiu, w mojej służbie, że się nawracali ludzie, którzy żyli w konkubinacie,
to zanim się zdecydowaliśmy przyjąć ich na członków, ochrzcić, zanim się zdecydowaliśmy ich ochrzcić, mówiliśmy, zalegalizujcie wasz związek, uporządkujcie wasze życie. Nie może być tak, że przystępujecie do chrztu, chcecie się stać członkami zboru, a żyjecie na kocią łapę. Nie może tak być. I zdarzało się, że niektórzy nie posłuchali, no więc w związku z tym nie byli, nie zostali dopuszczeni do chrztu i nie stali się członkami zboru. Ale ktoś, kto się naprawdę nawrócił, gotów jest uporządkować wszystko. Prawda? Uważa, że stare rzeczy przeminęły, a wszystko ma się stać nowe. I w związku z tym porządkuje. Ktoś, kto się Boga nie boi, no to jemu to jest obojętne. O, teraz się módlcie, bo przechodzę do bardzo trudnego tematu. Powtórne małżeństwa. I to właśnie jest ten temat, który budzi najwięcej znaków zapytania, najwięcej kontrowersji. A nawet muszę powiedzieć, jako pastor z wieloletnim doświadczeniem, bardzo często nawet budzi także odruchy buntu, jeśli ślub nie zostanie udzielony komuś, kto się rozwiódł. A więc jest to temat trudny do zaakceptowania. Powtórne małżeństwa. Ja już poprzednim razem wam mówiłem, że w chrześcijaństwie funkcjonują trzy postawy do powtórnych małżeństw. Nie ma powtórnych małżeństw w żadnym przypadku. Są powtórne małżeństwa wtedy, kiedy jedna strona popełni cudzołóstwo. No i trzecia postawa to taka, że są możliwe powtórne małżeństwa także w innych okolicznościach. Jeśli powiedzmy, no nie będę wracał do poprzedniego wykładu. A więc potwierdzam raz jeszcze, że jest to trudny temat, a skoro tak, to musimy się mu bardzo wnikliwie przyjrzeć. Musimy go przeanalizować. Musimy sobie wyjaśnić to, co nie jest jasne. I od razu mówię, inaczej się podchodzi do powtórnych małżeństw, jeśli rozwód nastąpił przed nawróceniem, a inaczej, jeśli rozwód nastąpił po nawróceniu. Jest tu różnica jakakolwiek, czy nie? Widzicie jakąkolwiek różnicę? Tak. Nie ma, to znaczy jest tu różnica, zaraz do niej wrócimy. Ale mówiąc o powtórnych małżeństwach, trzeba powiedzieć, że nie ma żadnych biblijnych przeciwwskazań, aby nastąpiło powtórne małżeństwo w przypadku śmierci poprzedniego współmałżonka. List apostoła Pawła do Rzymian, 7:3. A więc jeśli zawarte było małżeństwo, istniał związek małżeński i nagle jedno z nich umiera, to co? To ta druga strona bez problemu może wyjść za mąż. 7:3. A zatem jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą. Jeśli by jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża. To dotyczy także drugiej strony. Kobiety, męża i tak dalej. A więc nie ma tu żadnego problemu. Nie ma żadnego problemu. Przeciwnie, Biblia nawet zachęca, zaleca, a może nawet nakazuje, aby w takim przypadku wychodzić powtórnie za mąż, jeśli to jest możliwe, żeby wdowa nie pozostawała wdową, a wdowiec, żeby nie pozostawał wdowcem, żeby nie cierpiał samotności i nie był ciężarem dla dzieci i zboru. W związku z tym, jeśli umarł współmałżonek, to jest nawet zalecenie Biblii, żeby taka osoba nie pozostawała, jeśli oczywiście musi, to znaczy jeśli może wyjść za mąż, niech wychodzi. Jeśli może się ożenić, niech się ożeni.
I to może przeczytajmy dwa miejsca Bożego Słowa. Pierwszy list do Koryntian, 7:8-9. A mówię tym, którzy nie wstąpili w związek małżeński oraz wdowom. Nas interesuje to stwierdzenie oraz wdowom. Dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem. A Paweł był, wiadomo, w stanie bezżennym. Dalej, jeśli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, niechaj wstępują w stan małżeński. Albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński, niż gorzeć, niż cierpieć, powiedzmy, upalenie, jak mówi stare tłumaczenie, niż być poddawany pokusom. Więc to jest pierwszy powód, dla którego wdowa, wdowiec ma przyzwolenie na to, aby powtórnie wyjść za mąż, powtórnie się ożenić. A drugi powód w pierwszym liście do Tymoteusza, w 5:14. Chcę tedy, żeby młodsze wdowy, tu jest cały czas, cały akapit o wdowach, my tego nie czytamy, ale poprzednie wiersze, pierwszy, drugi, trzeci jest mowa o wdowach. Chcę tedy, żeby, możemy dostać, żeby młodsze wdowy wychodziły za mąż, rodziły dzieci, rządziły domem i nie dawały przeciwnikowi powodu do obmowy. A więc tego chce Bóg, bo przecież życzenie Pawła jest życzeniem Ducha Świętego. A więc młoda wdowa nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby wyszła za mąż. Młody wdowiec, jeśli chce, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby wyszedł, żeby się żenił. Nawet Paweł tam dalej zaleca, mówiąc, niech wychodzi za mąż, bo w przeciwnym wypadku chodzi po domach, wścibska, roznosi to czy owo i tak dalej, i tak dalej. A więc niech wreszcie wyjdzie za mąż i niech mąż ją weźmie w karby. To już jest mój dodatek. No ale w każdym razie, bo też Słowo Boże nakazuje, żeby się troszczyć o wdowy. Wybaczcie wdowy, że my się o was może za mało troszczymy, bo tam jest też stwierdzone, napisane, że, ale to nie jest mój temat dzisiaj, że zbór powinien się troszczyć o wdowy. Dlatego Paweł też zaleca, żeby wdowy wychodziły za mąż, żeby nie obciążały swoimi problemami zboru, zarówno tymi duchowymi, jak i finansowymi, jak i innymi. Dlatego lepiej niech każda ma swojego męża, a każdy ma swoją żonę. No więc nie ma tu żadnego problemu, jeśli wdowa, wdowiec się żeni. Tu nie ma żadnego problemu. Problem z powtórnym małżeństwem powstaje wówczas, gdy żyje współmałżonek. A więc gdy żyje współmałżonek, a więc rozpad małżeństwa nastąpił nie na skutek śmierci, ale na skutek rozwodu. I wtedy się pojawia problem. I w takim przypadku kierownictwo Kościoła, kierownictwo zboru bierze pod uwagę wiele czynników. Wiele czynników, jeśli żyje współmałżonek. Pierwszym z nich, od którego się zwykle zaczyna rozmowę z osobą, która się rozwiodła i oto chce wyjść powtórnie za mąż albo chce się powtórnie ożenić. Pierwszy czynnik, który się bierze pod uwagę, to to, kiedy nastąpił rozwód. Przed nawróceniem czy po nawróceniu? A więc pytanie, które się zadaje takim osobom, droga siostro, w którym momencie nastąpił rozwód? Także, no jeszcze następne pytania. Bracie, w którym momencie nastąpił rozkład waszego małżeństwa? Bo co? No bo kochani, inaczej postrzega się, inaczej traktuje się rozwód przed nawróceniem, w starym życiu, niż rozwód po nawróceniu. Czy ciągle się ze mną zgadzacie? Inaczej patrzymy na rozwód, który został zawarty gdzieś tam w głębokim grzechu, w ciemnościach. Gdzieś tam w głęboko, jak mówimy, w świecie. Inaczej się ten problem traktuje. A inaczej traktuje się problem
rozwód, jeśli tych dwoje chodziło do zboru, stwierdzali, że się nawrócili, że się stali nowymi stworzeniami, przyjęli chrzest wodny i oto nagle im się rozmyśliło, się rozwodzą. To co, można powiedzieć, że to jest to samo? Czy można powiedzieć, to jest to samo, znak równości? Nie, 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 nie. Tak nie, tak to nie jest. Ci, którzy się gdzieś tam w głębokim grzechu w świecie rozwiedli, trzeba rozumieć, że mieli nieuświecony umysł. Nie znali Słowa Bożego. Nie była im okazana łaska Boża. Ciągle się ze mną zgadzacie? I teraz nawracają się. I my nie mamy prawa im powiedzieć, słuchajcie kochani, wszystkie grzechy wam Bóg przebaczył z wyjątkiem tego jednego, jakim jest rozwód. Więc wszystkie przebaczył, czy nie wszystkie przebaczył? Nie jesteście pewni. A ja jestem pewien, że skoro Bóg, choćby grzechy nasze były jak szkarłat, kiedy przychodzimy pod krzyż i wyznajemy nasze grzechy, to nasze grzechy absolutnie wszystkie są nam przebaczone. I nie ma tam z wyjątkiem rozwodu. Nie ma czegoś takiego zapisu. Wszystkie. Jeśli byśmy powiedzieli, że wszystkie z wyjątkiem rozwodu, to byśmy musieli powiedzieć, o, krew Chrystusa nie ma mocy. A przecież krew Chrystusa ma tak potężną moc, że żaden grzech się przed nią nie ostoi. W przeciwnym wypadku, skąd byłbyś pewien, że wszystkie grzechy zostały ci przebaczone? Skoro wszystkie, to nie należy rozumieć, że także i ten rozwód popełniony w ciemnościach tego świata. A więc inaczej się traktuje rozwód w starym świecie, w starym życiu, ale zupełnie inaczej trzeba traktować rozwód, kiedy mam oto przed sobą ludzi, którzy się uznali za wierzących, są wierzącymi, nawrócili, a nawet przeżyli chrzest z Duchem Świętym, uczęszczali do zboru i teraz przychodzą i mówią, że się rozwodzą albo że się rozwiedli. I my chcemy się znowu pobrać z kimś tam, z którąś tam. To czy ja mogę postawić znak równości między tamtymi a tymi? Nie, nie można. To już jest zupełnie co innego, bo to są ludzie, których umysł został oświecony, którzy doznali łaski Bożej, grzechy zostały im przebaczone, poznali Pana, znają Słowo i niech mi nikt nie wmawia, że on może się teraz rozwieść, że on się może jeszcze raz ożenić. Albo drugi, albo trzeci raz. To jest zupełnie inna sytuacja. Zgadzacie się ze mną? Tak jest moje zrozumienie. Czym innym jest rozwód, kiedy jesteśmy niewierzącymi, i w takim stanie rozwiedzionego trafiamy do zboru, no nie mówię o małżeństwie, mówię na razie o rozwodzie, a czym innym jest, jeśli jesteśmy wierzącymi i jako wierzący ludzie, oświeceni, poznali prawdę, doświadczyli mocy Bożej i teraz się rozwodzimy. Ja już wam kiedyś powiedziałem, że jeśli w małżeństwie choć jedno chce żyć w małżeństwie, to najczęściej te małżeństwa się ostoją. Ale to tylko zła wola obu stron i tego wierzącego, i tego niewierzącego powoduje, że małżeństwa się rozpadają. A to pociąga zawsze za sobą tragiczne konsekwencje. Dla obu stron, i tego wierzącego, i tego niewierzącego, i tych dzieci. Wszystko, co jest najbardziej niebezpieczne, to przekleństwo rozwodu potem idzie na dzieci, na wnuki, i dalej, dalej, dalej. I popatrzcie dookoła, dlaczego w jednych rodzinach tak się rozwodzą i rozwodzą i rozwodzą i rozwodzą? Bo ktoś zapoczątkował spadanie tego kamienia, tego przekleństwa, weszło to do rodziny i to trwa. I w związku z tym jeszcze raz wracam do tematu. Czym innym jest rozwód, kiedy jesteśmy w świecie, a czym innym jest rozwód, kiedy ludzie są już wierzącymi. I to jest pierwsza rzecz, jaką się bierze pod uwagę, jaką kierownictwo zboru, osoby odpowiedzialne za zbór muszą wziąć pod uwagę. Nie mogą nad tym przejść do porządku dziennego i nie mogą postawić znaku równości. Druga rzecz, jaką się bierze pod uwagę. Jeśli nastąpił rozwód, nawet w świecie, i teraz ten ktoś się nawraca
I teraz ten ktoś się nawraca, wierzymy, że Bóg mu grzechy przebaczył, bo nie ma innego umotywowania w Bożym Słowie, że wszystkie grzechy, jak już mówiłem, przebaczone z wyjątkiem tego. Wszystkie. I teraz oto powstaje problem. Chcę się żenić, chcę wyjść za mąż, bo się rozwiodła w świecie, rozwiódł się w świecie x lat temu. No i przychodzi do pastora, przychodzi do biura, że no, chciałby sobie jakoś unormować życie, wyjść za mąż, ożenić się. Drugie pojawia się pytanie, które ja najczęściej zadaję. Czy nie ma, naprawdę nie ma żadnych możliwości powrotu do tego, co zostało rozwiązane? Rozumiemy się? A więc czy nie ma naprawdę żadnych możliwości, żeby to, co zostało w świecie przez grzech rozerwane, czy teraz nie ma możliwości, żeby zostało pojednane? Czy nie ma żadnej możliwości? I wiecie, że zdarza się, że są takie możliwości? Pan Jezus powiedział do Samarytanki, o czym już mówiłem, ten pierwszy twój to był twój mąż, a ci pozostali to byli przygodni mężczyźni. Prawdę powiedziałaś, nie masz męża, bo ten pierwszy był twoim mężem. I choćby ktoś miał 10 żon, to ta pierwsza, z którą wszedł w fizyczny kontakt, ślubował sobie być może, stał się jednym ciałem, ona pozostaje jego żoną albo jej mężem. Ten pierwszy. I w związku z tym zadajemy pytanie bardzo często, czy nie ma możliwości powrotu, pojednania się. Przecież teraz już jesteś wierząca, możesz przebaczyć nawet to, nawet tamto. Możesz czy nie możesz? No możesz. I czy to przebaczenie, czy to przeproszenie się nie stworzy warunków, żebyście znowu byli razem? Czasami się zdarza, że tak się dzieje. No ale musicie też wziąć pod uwagę, że każdy przypadek jest inny. Bywa i tak, że ten ktoś, z którym się już rozwiedziono, już w międzyczasie założył następną rodzinę, już tam ma, powiedzmy, potomstwo z tamtą, już ułożone życie. No i co teraz? Czy można powiedzieć, czy można pójść do niego i powiedzieć, zostaw ją, a wracaj do tej? No to co z tą i co z tymi dziećmi? No załóżmy, że w tym małżeństwie nie było dzieci. A więc teraz jaka krzywda się dzieje tej, którą opuściłby i tym dzieciom, które opuszcza? To jest zupełnie inna sytuacja. To jest zupełnie inna sytuacja. Może być i w związku z tym ktoś, kto decyduje o ślubie, musi tę sprawę rozeznać. Czy jest możliwość powrotu, czy nie ma możliwości powrotu? Czy jest możliwość złączenia się, czy nie ma możliwości złączenia się? Jeśli jest taka możliwość, to znaczy jest. Kierownictwo zboru wtedy musi sobie zadać trud. Na czym ten trud polega? Pójść i rozmawiać z tym opuszczonym albo z tą opuszczoną. Z tym, z którą nastąpił rozwód. Rozmawiać. Jestem duchownym, jestem duszpasterzem, ex-żony, ex-męża, twojej żony, byłej twojej żony, byłego twojego męża, ona się nawróciła, ona przeżyła łaskę Bożą, Bóg jej przebaczył. Panie szanowny, czy Pan by jej nie przebaczył tego rozwodu i czy nie moglibyście się zejść razem? I jak powiedziałem, zdarzało się, że do tego dochodziło, ale zdarzało mi się też, nie wiem, nie powiem gdzie, albo powiem w Jeleniej Górze, że poszliśmy z bratem jednym, Stefanem Kuśnierzem, żeby z taką panią rozmawiać, która opuściła wierzącego męża. Kiedyśmy ją przekonywali, ona w końcu otworzyła drzwi i psy na nas wypuściła i potargały nam portki. No i czasem się też tak zdarza. No więc wtedy się zorientowaliśmy, że nie ma tu żadnej możliwości. No i co? No i co? No ale co? To już na następny raz.